Fundusze europejskie napędzają zmiany w kształceniu młodzieży, ale także dbają o rozwiązywanie ich problemów. W regionie powstają środowiskowe centra zdrowia psychicznego. Jedno z nich działa w Pile. W zależności od potrzeby dziecko ma jedno lub kilkanaście spotkań, tyle jest potrzeba z danym specjalistą, którego w danym momencie potrzebuje. W takich miejscach jak tu, w Pile, dzieci i młodzież mogą znaleźć przyjazną atmosferę, by opowiedzieć o swoich problemach, a te są różne. Samookaleczenia, depresje, nerwice lękowe, przeróżne schorzenia, którym tutaj nie zapobiegamy, ale pomagamy w ich leczeniu. Przy wsparciu z funduszy europejskich takich centrów w Wielkopolsce jest więcej. Do tej pory powstały między innymi w Pile, Koninie, Krotoszynie czy w Olsztynie. Dzień dobry Państwu, Mateusz Mękina. To jest na żywo. Pokazujemy dni otwarte funduszy europejskich. Cały czas kontynuujemy tą naszą podróż po różnych miejscach w naszym regionie. Teraz znajdujemy się w Rakoniewicach, dokładnie w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, żeby powiedzieć Państwu i pokazać, jak działa tutaj projekt unijny od środka, no bo taka jest też idea tych dni otwartych funduszy europejskich. A z nami już mój i Państwa gość, czyli pani Jagoda Krawczyk z Fundacji ACME. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Znajdujemy się w Środowiskowym Centrum. Proszę powiedzieć, jakie są tutaj możliwości tego miejsca i co tutaj też mieszkańcy, jaką pomoc mogą dostać? Ogólnie na wstępie warto powiedzieć, że jest to filia. Główne miejsce, główne środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się w Nowym Tomyślu. Ze względu na to, że obejmuje wsparciem trzy powiaty, czyli Nowotomyski, Grodziski oraz Wolsztyński, zadecydowaliśmy, że specjalnie właśnie dla mieszkańców otworzymy dwie filie. Jedną w Rakoniewicach i jedną w Olsztynie. Dzięki temu mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie blisko domu. Mamy tutaj konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne, psychiatrę, pedagogów specjalnych. Tak naprawdę każde wsparcie, które pomoże dziecku w ścieżce zdrowienia, dziecku i rodzinie. To bardzo ważne wsparcie. Przez wiele lat takie mam wrażenie, że to wsparcie dla tych najmłodszych, w szczególności to psychiczne, to sprowadzało się do tego, że poradzisz sobie jakoś w tej szkole i tak też rodzice działali. Teraz to się zmienia? Zmienia się. Dzięki funduszom europejskim możemy wspomagać nie tylko same dziecko, ale całą rodzinę oraz najbliższe otoczenie, także klasę, szkołę, OPS-y, tak naprawdę wszystkie struktury, które znajdują się wokół dziecka. Dzisiaj dni otwarte funduszy europejskich, pokazujemy jak to działa, co tutaj się dzieje, co można przyjść, zobaczyć i właśnie. Dzisiaj się odprężamy i regulujemy stres poprzez zabawy plastyczne, mamy farby, właściwie wszystkie brokatowe, kolorowe rzeczy, z którymi dzieciaki bardzo chętnie się bawią, tym samym jest dużo uśmiechu, jest muzyka, będą konkursy, także wszystko to wpływa na to, żebyśmy żyli w dobrym zdrowiu psychicznym. W jaki sposób można skorzystać z Państwa pomocy? Trzeba spełnić jakieś warunki, czy wystarczy zadzwonić się umówić na wizytę? Przede wszystkim każda osoba, która jest w takim kryzysie zdrowia psychicznego, w pierwszej kolejności zawsze prosimy o kontakt. Kwestie związane z kwalifikacją do projektu są bardzo istotne, ale w pierwszym kroku chcemy usłyszeć tę historię i też móc pokierować, jeśli nawet my nie możemy pomóc, to móc pokierować w inne miejsca. No to przecież pomoc, prawda? Wtedy. Tak, dlatego że mamy tutaj nie tylko rejestrację, ale punkt koordynacyjny. W związku z tym współpracujemy z różnymi ośrodkami, z różnymi instytucjami i tak naprawdę jesteśmy w stanie zaprojektować wsparcie. Wspieramy tutaj dzieci od tak naprawdę narodzin, najmłodszy nasz pacjent ma 9 miesięcy, do momentu ukończenia szkoły.
Tak? Jakby moment, w którym wchodzi się do projektu, to musi być 18 lat, to jest ten najpóźniejszy czas, ale jeżeli się zdąży przed tymi 18 urodzinami, to można kontynuować aż do ukończenia obowiązku szkolnego. Wiadomo, że w tym przypadku wiele zależy od rodziców. W jaki sposób może zdiagnozować te pierwsze objawy, że nasze dziecko potrzebuje pomocy? Przede wszystkim są to wszelkie zmiany w zachowaniu dziecka. Tutaj po pandemii dominują i utrata apetytu, dziecko staje się smutniejsze, zgłasza, że nie chce chodzić do szkoły. Te wszystkie oznaki należy brać bardzo serio, przyjść. Nie zawsze konieczna jest długoterminowa terapia. Bardzo często wystarczy rozmowa, wystarczy wsparcie psychoedukacyjne rodzica, żeby on też wiedział, jak rozmawiać z dzieckiem, jak je wspierać i jak to dziecko może się rozwijać w swoim naturalnym środowisku, jakim jest rodzina. A co może się stać, jeżeli te pierwsze oznaki albo w ogóle te choroby psychiczne tak potraktujemy po macoszemu? No niestety spotykamy się z tym na co dzień. Nie powiedziałabym, że po macoszemu, tylko po prostu rodzice znajdują się dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. Dzieci borykają się naprawdę z wieloma problemami. Jakby nikt nas jako rodziców nie wyposaża w momencie urodzenia dziecka w narzędzia, tak, które by nam pomogły radzić sobie w takich kryzysowych sytuacjach. Ale jeżeli dziecko rzeczywiście nie uzyska pomocy w domu, nie uzyska pomocy w szkole, no wtedy mamy takie sytuacje, z jakimi spotykamy się na co dzień, czyli samookaleczenia i niestety, ale próby samobójcze i próby skuteczne. Dlatego warto rozmawiać o tego typu rzeczach. Warto przyjść. Naprawdę my nikogo nie odsyłamy do domu bez pomocy. Nie ma dla nas znaczenia, jaka jest sytuacja w domu, nie ma znaczenia, jaką historię ma pacjent za sobą, gdzie już szukał pomocy. Do nas przychodzi, dla nas jest czystą kartą, i staramy się zrobić wszystko, żeby mógł wejść na tę ścieżkę zdrowienia. Jak widać, takich środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży jest całkiem sporo w Wielkopolsce właśnie dzięki funduszom europejskim. Tutaj chociażby w Rekoniewicach filia i zachęcamy Państwa, żeby przyjść tutaj. Dzisiaj można zobaczyć, jak to działa w praktyce. Można też zapytać specjalistów o właśnie porady odnośnie tego zdrowia psychicznego dla naszych najmłodszych pociech, no bo chyba musimy się zgodzić tutaj, że to jest zawsze taki priorytet. Czasami nawet rodzice poświęcają zdrowie młodzieży, tych swoich dzieci kosztem swojego własnego. Dni otwarte funduszy europejskich cały czas trwają, jeszcze do jutra. Warto sprawdzić w najbliższym sąsiedztwie, jakie wydarzenia można zobaczyć i jak i gdzie można zobaczyć też, jak te fundusze europejskie pomagają w praktyce. Ja oczywiście jeszcze Państwu przypominam, że trwa cały czas głosowanie w ramach plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie. Na stronie łączynaswielkopolskie.pl od 3 października już trwa to głosowanie. Do 23 października można oddać głos na swoje ulubione projekty europejskie. Na ten moment to już wszystkie informacje ode mnie. Ze mną była pani Jagoda Krawczyk z Fundacji ACME. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A proszę zostać z nami, bo będziemy się przenosić także w inne miejsca. Jeszcze dzisiaj odwiedzimy chociażby Poznań i Ostrów Tumski. Do zobaczenia.